Myślisz, że to kogoś przekonałaś do tego, do dobroczynności? Ja oczywiście jestem tego pewna. Wszystkich moich fanów przekonałam do tego i oni znają mnie od wielu, wielu lat. Myślę, że oprócz tego, że od czasu do czasu potrafię być niegrzeczną dziewczynką, to mam złote serce. Jak to się mówi, złoto waży, no to mam ciężki charakter. Ale cieszę się, że moi fani też kultywują to w swoich miastach, też rozpowszechniają. Ja zawsze im mówię, żeby pomagać innym, szczególnie skłaniać się ku słabym jednostkom. Ja zresztą od dziecka, odkąd pamiętam w klasie, nigdy nie szłam efektem stadnym, tylko zawsze pomagałam tej osobie, która była jedyna i taka, wiesz, uciśniona. Nie wiem, może coś we mnie jest takiego rycerskiego. A to co, ty byłaś w szkole raczej taką gwiazdą chyba też pewnie, tak? Nie, ja tak raczej dziwakiem. Jak mi w liceum chcieli dać ksywkę i wszyscy napisali na kartce Merlin, to się bardzo cieszyłam, że Monroe, a to chodzi o tego czarodzieja.